Ministerstwo Zdrowia przekazało kolejne informacje dotyczące kolejnych zarażeń oraz ofiar śmiertelnych koronawirusa. Niestety, nie mamy dobrych wieści, wciąż rośnie liczba osób zakażonych. Ponadto przekroczyliśmy kolejną już granicę w liczbie ofiar śmiertelnych. Na ten moment niemal 500 osób zmarło z powodu COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Zdrowia w swoich regularnie publikowanych raportach podaje informacje o kolejnych potwierdzonych testami zakażeniach koronawirusem. Wzrasta liczba testów, więc wykrywa się więcej przypadków, choć jak twierdzą wirusolodzy, dane i będzie znacznie się od siebie różnić. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych zarażeniach według danych podanych na Twitterze Ministerstwa Zdrowia. Mamy 175 nowych przypadków koronawirusa potwierdzonych testami. Na ten moment, łącznie mamy liczbę 11 067 zakażonych. W komunikacie wymieniono, jak rozkładają się zakażenia w poszczególnych regionach Polski. Tym razem nie odnotowano żadnych przypadków na Mazowszu. Śląskie – 52, Dolnośląskie – 34, Wielkopolskie – 30, Małopolskie – 18, Pomorskie – 17, Zachodniopomorskie – 7, Opolskie – 7, Lubelskie – 4, Kujawsko-Pomorskie – 3, Podlaskie – 3. Tragiczne informacje. Ministerstwo Zdrowia potwierdza kolejne zgony. Niestety, niemal przekroczyliśmy już liczbę 500 ofiar śmiertelnych COVID-19 w Polsce. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, zmarło kolejnych 5 osób. W tym momencie, według statystyk, nie żyje 499 pacjentów zakażonych koronawirusem. Podano również szczegółowe informacje na temat ofiar, w jakim wieku były to osoby oraz w jakich szpitalach zmarły. Dwa. Kolejnych 5 ofiar w poszczególnych szpitalach to 82-latka w Poznaniu, 71-latka w Raciborzu, 53-latka i 90-latek w Tychach i 74-latek w Krakowie. Wszystkie z ofiar miały choroby współistniejące. Całkowity bilans wynosi 11 067 zakażonych, 499 ofiar śmiertelnych. Ponadto, według wczorajszego bilansu 2126 pacjentów wyzdrowiało. Źródło: Ministerstwo Zdrowia.